Dzień dobry, dzień dobry, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Czasami spotykam się z taką sytuacją, no, nawet nie tak czasami, tylko ostatnio dość często, że ktoś tak sobie zagmatwał historię, tak sobie zagmatwał życie, że dochodzi do takiego miejsca, w którym tego się już po prostu nie da rozwiązać. W sensie przychodzi i mówi, że pastorze, ale tego się już nie da rozwiązać. To jest tak zagmatwane, tak zakręcone, ja tak nawywijałem w tej historii, to jest tak zapętlone, ma tyle przeróżnych węzłów do rozwiązania, że tego się już po prostu nie da rozwiązać. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to się poddać. I to jest bardzo głupia myśl, żeby się poddawać, ale faktycznie są w życiu takie sytuacje, i takie węzły, że my już nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Już się po prostu nie da tego rozsłupać. Już tak nawywijaliśmy, tak napsociliśmy, tak się zbuntowaliśmy przeciwko Bogu i popełniliśmy po drodze tyle błędów, że jest węzeł na węźle i już nic nie widać. No i wtedy jedyne, co można zrobić, to to po prostu odciąć całkowicie odciąć. W sensie, w sensie przestać rozwiązywać wszystkie problemy jeden po drugim, tylko całkowicie Odciąć się od takiego sposobu życia i po prostu zacząć żyć w zupełnie nowy sposób od teraz, podjąć decyzję, że teraz będę posłuszny Bogu, podjąć decyzję, że już nie będę nic gmatwał, nie będę nic kombinował i nie będę już majstrował przy Bożym Słowie, tylko mu się absolutnie poddam. Podjąć decyzję, że dobra, nic nie jestem w stanie rozwiązać z tego, co tak bardzo mozolnie utkałem w swoim życiu. Już nie jestem w stanie się wyplątać z pewnych historii, ponaprawiać pewnych sytuacji, powyjaśniać pewnych sytuacji, ale jestem w stanie od teraz już tak nie żyć. Jestem w stanie w tej chwili to przeciąć i przylgnąć do posłuszeństwa Bogu i posłuszeństwa Jego Słowu. Nagrałem jakiś czas temu odcinek, który chyba wczoraj, czy tam przedwczoraj się ukazał w internecie, na temat demonicznego wychowania dzieci, które niektórzy nazywają bezstresowym wychowywaniem, czyli brakiem wychowywania. I miałem sporo telefonów po tym nagraniu. I one wszystkie mniej więcej brzmią tak. Dobra, to jest strzał w dychę, pastorze. Faktycznie u mnie w domu tak jest, że przestaliśmy wychowywać dzieci. Faktycznie u mnie w domu tak jest, że żona zajęła moje miejsce, gdy to mówił mąż lub żona mówiła, że... No weszła mężowi na głowę i to dziecko wykorzystało. Faktycznie jest tak, że nie wychowywaliśmy dziecka w karności, faktycznie jest tak, że ulegliśmy tym wszystkim modom. No i teraz nie wiemy, co robić, bo nasze dziecko ma już tam 13, 14, 15, 17 lat, nie chce się słuchać, jest coraz gorzej, zaczynają być problemy z jakimś kuratorem, zaczynają być problemy z placówkami edukacyjnymi, co my mamy robić. No nie da się tego rozwiązać. Nie da się cofnąć czasu. Nikt takiej mocy nie ma. Ja takiej mocy nie mam, ty takiej mocy nie masz, a Bóg co prawda ma taką moc, ale w ten sposób nie działa. Natomiast możemy się po prostu od tego odciąć. Możemy podjąć decyzję, że od dzisiaj Boże słowo będzie miało znaczenie w naszym domu. Że od dzisiaj głową domu będzie mąż, że od dzisiaj żona będzie go szanować i będzie mu uległa, a on będzie kochał swoją żonę jak Chrystus ukochał Kościół. Możemy podjąć decyzję, że od dzisiaj będziemy właściwie wychowywać dziecko i i możemy zaufać Panu Bogu, że jeżeli przylgniemy do Jego słowa, to on wyprostuje nasze ścieżki. I na tym polega to odcięcie, że my przelegamy do Bożego słowa i już nie dyskutujemy z Bogiem. Nie mamy lepszych pomysłów, nie myślimy, że czegoś się nie da zrobić, nie boimy się tego, że gdy przylgniemy do Bożego słowa, to wszystko w ogóle teraz zacznie dziko furiatować. Tylko rozumiemy, że jeżeli przylgniemy do Bożego Słowa, to to jest wszystko, co musimy zrobić, a resztą niech się zajmie Pan Bóg. I ufamy mu, ufamy mu i nie robimy z Jego słowa. Kłamstwa, a z niego kłamcy. Dlatego że tylekroć, ilekroć podważamy Boże Słowo, tylekroć, ilekroć uważamy, że coś nie wyjdzie, chociaż jest to napisane w Bożym Słowie, ilekroć mamy lepszy pomysł na to wszystko, niż Pan Bóg ma pomysł, tylekroć czynimy z Jego słowa kłamstwa, a z Boga czynimy kłamcę, i to jest dosyć poważny grzech. My po prostu, po prostu musimy nauczyć się ufać Bogu, że jeżeli Bóg coś powiedział, jeżeli Bóg coś napisał, to to z całą pewnością zadziała. I jeżeli już naprawdę jesteś w miejscu, w którym tego się po prostu nie da rozwiązać, no to po prostu zacznij w końcu zdawać się na Boga, zacznij Mu ufać, lub wszystko, co rozumiesz w Bożym Słowie. Bardzo lubię taką zasadę, że ja nie za bardzo przejmuję się tym, czego nie rozumiem z Bożego Słowa. Jakimiś zawiłościami teologicznymi, jakimiś trudnymi wersetami, których nie sposób pojąć, a przynajmniej ja ich nie potrafię pojąć, ja się tym nie przejmuję. Ja się przejmuję tym, co rozumiem z Bożego Słowa, bo tym, co na dziś rozumiem z Bożego Słowa, to właśnie tym w moim życiu chce się zająć Pan Bóg. I są pewne słowa bardzo proste w Słowie Bożym, które bardzo trudno wprowadzić w życie. Ale muszę podjąć decyzję. Muszę podjąć decyzję i absolutnie zaufać Panu Bogu. Reasumując, jeżeli jesteś w miejscu, w którym tego się już nie da rozwiązać, to przestań to rozwiązywać, przestań w ogóle Ty to rozwiązywać, a zacznij ufać Panu Bogu. Zdecyduj. Zdecyduj i wprowadź to w życie, że od tej chwili będziesz absolutnie posłuszny Bogu i niech Bóg prostuje Twoje ścieżki. Czasem jest też tak, że gdy jesteśmy w tej sytuacji, to jeszcze na to wszystko próbuje przyjść diabeł. I wpadamy w takie potępienie, że już żeśmy tak nawywijali i tak narazrabiali, tego się już nie da rozwiązać. Ja już tak nakomplikowałem tą sytuację, do niczego się nie nadaję, w związku z czym przestanę być chrześcijaninem. Przestanę spożywać wieczerze pańską. Przestanę chodzić do kościoła. No przecież o to właśnie chodzi diabło. O to w tej całej historii chodzi diabło, żeby cię doprowadzić do takiego miejsca, jak był Judasz. To jest w ogóle fascynujące. Judasz i Piotr popełnili podobny błąd. Jeden i drugi zdradził Chrystusa. Jeden za srebrniki, drugi się go zaparł trzy razy. Ale Judasz się w tej historii poddał i uległ podszeptom diabła i się po prostu zabił. I faktycznie już nic nie rozwiązał w swoim życiu. Natomiast Piotr postanowił skorzystać z szansy, którą mu daje Bóg i od Takiego spotkania, które jest opisane w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że on najpierw ukazał się Piotrowi, potem 12, potem pozostałym. Życie Piotra uległo maksymalnej zmianie. Faktycznie nie dało się rozwiązać tego, co on zrobił, że zaparł się Chrystusa trzy razy, ale dało się od tej chwili żyć zupełnie inaczej i Piotr skorzystał z tej szansy, w przeciwieństwie do Judasza. I ty bądź jak Piotr. A nie jak Judasz. Jak się coś nawywijało i zaparłeś się w swoim życiu Słowa Bożego, jak tak bardzo pokomplikowałeś, to też nie, dasz, nie daj się podejść teraz diabłu, że się do niczego nie nadajesz. Nie daj sobie wsadzić w serce takiej myśli, że no to teraz rozwiązaniem będzie całkowite odwrócenie się od Boga. Nie, to nie będzie żadnym rozwiązaniem, będzie tylko gorzej, aż w końcu duchowo lub fizycznie popełnisz samobójstwo ale zaufaj panu bogu i od tej chwili zacznij żyć inaczej i zacznij żyć jak Piotr po spotkaniu ze zmartwychwstałym spotkaj się z zmartwychwstałym ogarnij się i stań się posłuszny panu bogu zapomnij o głupiej i słodkiej pseudoewangelii fałszywej ewangelii mówiącej o tym że bóg prosi się żebyś tego słuchał a skorzystaj w końcu z ewangelii która mam od zmiany życia że bóg nawołuje nas do posłuszeństwa, nawołuje nas do upamiętania i nawołuje nas do absolutnej ufności, że to, co powiedział w Bożym Słowie, jest rozwiązaniem. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!